Księga Izajasza, rozdział szesnasty Poślijcie baranki jako dar dla władcy krainy, poślijcie je z sela na skraju pustyni, na górę córki Syjonu. Jak wędrowne ptaki wypłoszone z gniazda, znajdą się córki Moabu u brodów Arnonu. Udziel im rady, ofiaruj pomoc. W Słoneczne upalne południe ogarnij ich cieniem jak nocą. Ukryj uchodźców, nie zdradzaj zbiegów. Pozwól zostać u siebie wygnańcom Moabu, bądź dla nich schronieniem przed Grabieżcą, bo już koniec udręki. Ustało pustoszenie, zniknęli ciemiężcy, dzięki miłosierdziu ustanowiony będzie tron w namiocie Dawida, i dzięki wierności zasiądzie na nim władca strzegący prawa i dbający o sprawiedliwość. Słyszeliśmy o pysze Moabu, o wielkiej zarozumiałości, o jego dumie, hardości, o bezgranicznym zuchwalstwie, Dlatego lament trwać będzie w Moabie, wszyscy będą nad nim zawodzili. Żałując ciast rodzynkowych z kir będą wzdychać strapieni. Marnieją bowiem niwy herbonu, winne szczepy w Sibma. Władcy narodów stratowali ich winorośle, sięgały aż po Jazer. Gubiły się w pustyni, daleko puszczały swe pędy, dochodząc aż do morza. Dlatego zapłacza nad winnicami Sibmy, jak płakałem nad Jazer. Zroszę cię swoimi łzami herzbonie i Eleale, bo na wznosi triumfalne okrzyki nad twoim plonem i twym winobraniem. Znikły radość i wesele z pól urodzajnych, w winnicach nie ma radości ani wesela. Nie wytłacza się wina w kadziach, umilkły okrzyki przy winobraniach. Dlatego moje wnętrzności drżą jak cytra nad Moabem, i moje wnętrze nad Kircheres. Może się Moab pokazywać, trudzić się, może na wyżynach ofiar, do swojej świątyni chodzić na modlitwę, niczego nie osiągnie. Takie jest słowo, które Pan wypowiedział niegdyś o Moabie. Teraz zaś tak Pan mówi: W ciągu trzech lat, liczonych jak lata najemnika, runie chwała Moabu z jego licznym ludem, i pozostanie tylko nikła reszta pozbawiona znaczenia. Kiedy mamy tę kontynuację, tego lamentu nad Moabem. I zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe, że jakby z pewną satysfakcją, oczywiście, autor pokazuje, jakby jak zostanie pokonana, no ta zła siła, która była, jakby te złe postępowania, złe myślenia, ale jednocześnie zobaczcie, rozdziera mu się serce. To jest bardzo piękne, kochani. W takim zwycięstwie nad złem. Kiedy widzimy szczególnie, że to jest zwycięstwo dokonywane bardzo często w życiu konkretnych ludzi, niektórzy może jakieś zło czynili. I oni potem doznają skutków. Nie chodzi o to, żeby mieć taką satysfakcję, o proszę, masz za swoje. Tylko zobaczcie, tam jest taki płacz nad tym, że ktoś doświadcza skutków tego swojego grzechu. Ktoś, to jest właściwa postawa, tak. Chcemy, żeby zło zostało pokonane. Chcemy, żeby dobro zwyciężyło. Chcemy, żeby zło się jakby nie rozszerzało dalej. Ale to wcale nie oznacza że nas cieszy to, że ktoś cierpi, że nas cieszy to, że ktoś doświadcza skutków własnego zła. Oczywiście można powiedzieć, sam sobie to ściągnął na głowę, bo to prawda, ale to wcale nas nie cieszy. Zobaczcie, to budzi, to budzi lament i drżenie serca w autorze, który o tym pisze. To jest, myślę, bardzo piękny wątek, żeby nie pójść w taką prostą satysfakcję, że komuś, no właśnie, dostało się za swoje. Tam musi być piękne serce, które jakby, no, bardzo współczuje temu człowiekowi, który doświadcza skutków własnego, bo własnego, ale niestety, niestety zła.